skoro runda po sklepach zakończona, to teraz pokażę Wam moje tajemnicze prezenty, które kupiłam w każdym sklepie i które będę pokazywać, jak zapakować. Zwłaszcza, że to są takie prezenty o trudnych kształtach. W Lidlu jedną z moich propozycji były pachnące świeczki, ale znalazłam też takie naprawdę duże świece, przepięknie prezentujące się nie tylko w świątecznym otoczeniu. I to będzie taki trochę świąteczny prezent, dlatego że do tego dokupiłam taką gałązkę z czerwonymi owocami, do tego dokupiłam malutkie, drobniutkie bombeczki, które będą służyły za dekorację i zaraz to wszystko razem zawinę, zaczaruję i zobaczycie, jaki piękny będzie to prezent. Pamiętajcie zawsze, kiedy macie trudny do zapakowania prezent, coś naprawdę w nietypowym kształcie, możecie to ustawić na dowolnej podstawce. To może być płaski talerz, to może być góra od pudełka od butów, bo to wcale nie musi wyglądać jakoś fenomenalnie, albo wieczko od dowolnego innego pudełka. Pamiętajcie też, żeby wypełnić czymś pustą przestrzeń. Nigdy oczywiście nie traficie tak, żeby podstawa była idealnie równa z tym, co chcecie tam postawić, więc ja wykorzystałam do tego te kolorowe kuleczki, z tej łodyżki podcinałam wszystko, żeby sobie powbijać, powkładać w te miejsca, gdzie miałam takie przebitki białego spodu pudełka. Uzupełniłam te miejsca też bombkami, bo to zawsze dodaje takiego fajnego, kolorowego efektu. Wiem, że nie wszyscy lubią prezenty, które zdradzają zawartość, bo tu rzeczywiście widać, co jest w środku. Nie zawsze też trzeba tę zawartość chować. Jeżeli idziecie do kogoś z prezentem takim, wiecie, no wpadacie na święta i to jest jeden prezent dla wszystkich, to spokojnie możecie podać w tej formie. Ale jeżeli chcecie to zasłonić, to pod spód, pod arkusz celowy, możecie włożyć na przykład trochę tiulu, albo możecie włożyć zwykły papier do pakowania. On się oczywiście podrze i połamie, ale pod celofanem nie będzie tego widać. Wtedy będzie taka bombka kolorowa i zasłonięta i dopiero po rozwiązaniu kokardy będzie widać, co jest w środku. To co? Gotowi? Zabieramy się za kolejny prezent, tym razem z Action. To dopiero jest wyzwanie, jeśli chodzi o pakowanie. W Action znalazłam prezent idealny. Zobaczcie, to jest karmnik dla ptaków, który można powiesić na drzewie w ogródku, można go powiesić na tarasie. W miarę czyste urządzenie, bo wypadają tylko te nasionka, które zaraz będą zjedzone. Dwa stanowiska do popasu i taki karmnik jest już gotowy. Można tam kupić także nasionka do karmienia ptaków. Ja dokupiłam jeszcze do tego dwie duże torby łuskanego słonecznika. I teraz znalazłam również przy okazji pudełko z drugiej ręki, to znaczy kiedyś coś w tym pudełku dostałam. Problem polega na tym, że mój karmnik się w tym pudełku nie mieści, bo jak widać wystaje. Jak obejdę ten problem? No, zaraz Wam pokażę. Jak obeszłam to, że karmnik nie mieścił mi się do pudełka, zdjęłam mu tą czapeczkę, ale to nie wyglądałoby wcale dobrze, gdyby tak stał pusty, posypany z ziarenkami gdzieś tam w torebkach, więc po prostu wysypałam ziarenka do pudełka. Dlaczego? Dlatego, że po wyjęciu karmnika pudełko będzie służyło jako miejsce do przechowywania ziarenek i wygodnego przesypywania ich też do karmnika, a jednocześnie ktoś, kto otworzy ten prezent, będzie mu się wydawało, ponieważ tego karmnika na początku nie widać, że dostał mnóstwo karmy dla ptaków, a karmniczek odkryje dopiero po chwili, więc niespodzianka będzie podwójna. Trzeba tak czasem kreatywnie myśleć i z przeszkody zrobić atut i jakąś niespodziankę. Tak właśnie myślę o pakowaniu prezentów. A my bierzemy się za kolejny. Teraz będzie taki, który znalazłam dla Was w Biedronce.
Biedronka nie jest dla mnie takim łatwym tematem, dlatego że dyskont spożywczy to nie jest wymarzone miejsce do szukania prezentów, ale jednak znalazłam. Wybrałam sól do kąpieli, wybrałam krem regenerujący do rąk, krem do skórek i paznokci, wybrałam zestaw 3 maseczek, no i pomyślałam sobie, że też zapakuję to w taką sprawdzoną metodę, czyli przykrywka od pudełka wypełniona tymi prezentowymi produktami, ale potem pomyślałam, kurka wodna, no jak będę miała dużo pustej przestrzeni, to będzie wyglądało źle. I pod kolor dokupiłam czekoladki Lindor, które są kremowo-truskawkowe i w różowym kolorze i będą idealnym wypełnieniem podstawki tego pudełka, które, no właśnie, które mam, bo zachowuję każde pudełko, które zostanie mi podarowane. Więc bierzmy się do roboty, zróbmy z tego piękny prezent. Słodko-kosmetyczny prezent jest już gotowy, to była propozycja biedronkowa, a ja Wam teraz pokażę coś, co znalazłam w Pepco, zestaw, z którego jestem bardzo dumna i który mi się bardzo podoba i będzie bardzo trudny do zapakowania. Przygotowałam zestaw dla kogoś, kto lubi piec. Ten zestaw składa się z takiej fantastycznej miski, która jest genialna do przygotowywania ciasta. Dlaczego? Dlatego, że ma uchwyt, można ją porządnie złapać, ma dzióbek, więc łatwo można przelać ciasto do formy, a w zestawie ma też bałwankowy wygarniacz i łopatkę, trzepaczkę do trzepania, ubijania na przykład piany z białek. Do tego dokupiłam oddzielnie sprzedawane foremki do ciastek i do tego, żeby już było w całości piekarniczo, łapka do otwierania piekarnika i przenoszenia gorących rzeczy i 3 ściereczki w świątecznych kolorach. No i tylko problem teraz polega na tym, jak to zapakować. Chcę Wam pokazać, że samo opakowanie może być prezentem. Także gdybyśmy się uwzięli, moglibyśmy to wszystko włożyć w ten jeden w to jedno naczynie, wsypać wszystkie foremki i zawinąć to wszystko ładnie, elegancko w celofan, ale ja znalazłam coś tak ładnego, że chciałam to dodać do prezentu, czyli koszyczek. I ten koszyczek będzie zaraz naszym opakowaniem. Wiecie, jaki jest sekret udanego cięcia wstążki? No, bo to jest szalenie istotna sprawa. Tutaj kokarda jest spektakularna, proporcjonalna do prezentu. A mianowicie nożyczki. To są moje nożyczki, które służą tylko i wyłącznie do cięcia wstążek na święta. One nie mają żadnego innego zastosowania. Cała moja rodzina doskonale wie, że nie wolno im tymi nożyczkami ciąć nic innego, dlatego że one raz stępione już nigdy nie będą cięły tak samo mocno, a tasiemkę musimy ciąć rzeczywiście czymś super ostrym. I zobaczcie, sekret jest taki, żeby tu oczywiście nie było to możliwe, ta taśma jest stanowczo za szeroka, ale idealnie to wychodzi, kiedy nacięcie wykonujecie jednym zdecydowanym ruchem. Wtedy nie będzie posiepana ta tasiemka, będzie się pięknie prezentować i od razu ta kokarda będzie dużo bardziej elegancka. Kolejny prezent, który dla Was wynalazłam, to niespodzianka z Obi i to jest absolutnie fenomenalny prezent. Jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie komukolwiek kupić, to jest tester podłoża. To jest tester podłoża, który Wam powie, czy wilgotność gleby jest odpowiednia i czy pH gleby jest odpowiedni. To jest w ogóle fenomenalny prezent dla każdego. Jeden z moich ulubionych urządzeń, jakie w ogóle tylko istnieją. Rewelacyjna sprawa. Do niego dołożyłam dla ogrodnika takiego śmiesznego ptaszka, który sprawia, że roślinka będzie zawsze nawieziona, gdyby się okazało, że ma za sucho, i ogrodnicze rękawiczki, a to wszystko
umieściłam, no bo ciężko byłoby to zapakować, w ogrodniczej osłonce, która też będzie prezentem. Zobaczcie, takie trzy rzeczy w jednym już stanowią naprawdę rewelacyjny prezent dla kogoś, kto lubi rośliny. Chcę Wam pokazać, że można też pięknie pakować rzeczy w tkaniny i tym razem posłużę się tiulem. Mam biały tiul i nie zawaham się go użyć, będzie świetnie wyglądał. Jeżeli macie jakikolwiek materiał, im sztywniejszy, tym lepszy, on też jest fajną bazą do pakowania. Do pakowania możecie wykorzystać nawet resztki materiałów. Nawet jeśli ten materiał jest nieforemny, jakiś bezkształtny, to i tak świetnie nada się do zapakowania prezentu. Jeżeli ma wysiepane końcówki, no to warto mieć takie nożyczki z ząbkami, żeby te końcówki się nie siepały i jeszcze bardziej. I zakończyć po prostu takimi nożyczkami z ząbkami tę tkaninę z każdej strony, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Przy tiulu nie ma takiej konieczności. Prezent dla ogrodnika jest gotowy i nawet mimo, że to przeźroczysty materiał, nie widać, co jest w środku. Dziękuję Wam pięknie za kolejny sezon prezentów z supermarketów. Mam nadzieję, że były dla Was inspirujące i zapraszam na kolejne odcinki świąteczne, bo dopiero się rozkręcamy. Wszystko jeszcze przed nami.